Witaj widzu, tu i po Weryda. W tym odcinku pokażę Ci, jak zrobić wyzwanie zbierz fragmenty klejnotu przy skarbcach siódemki. Jest to wyzwanie szanty, mamy ich tutaj 10, także dzisiaj pojawi się 5 tych wyzwań, 5 będzie jutro. Także zachęcam do oglądania. Co na wstępie, zostaw jeszcze łapę w górę i suba na ten kanał, jak chcesz mnie wesprzeć, a my już lecimy do odcinka. Także musimy zebrać te fragmenty przy skarbcu siódemki. Także pierwszy fragment będzie tutaj w tym miejscu. Mam nadzieję, że te boty nie są jakieś groźne. I tutaj mam pierwszy fragment. Widzicie przy tym skarbcu. Także co, zbieramy go. Lecimy do kolejnej lokacji. No i drugi fragment klejnotu będzie się znajdował w tym miejscu. Tutaj macie mapkę. Proszę bardzo. On będzie tutaj. Co, jest jakiś ziomek do mnie strzela? Ty się uspokój, mordo. Zapewne tutaj będzie. Tak, bo tutaj mamy zejść na dół, także schodzimy sobie na dół. I tutaj, jak widzicie, mamy ten klejnot. Także zbieramy go. Pięknie. I lecimy do kolejnej lokacji. Ok, już trzeci fragment klejnotu znajduje się w tym miejscu. Tutaj to dokładny wygląd na minimapie. Także wchodzimy sobie tutaj. I zaraz będziemy mogli zebrać sobie trzeci fragment. O, w ogóle harpuny są. Nawet nie zwróciłem uwagi na to. A widzicie, tutaj pięknie nam się świeci, żeśmy go zebrali. Także no co, no nic innego nam nie pozostaje. Czwarty klejnot znajdziemy w siódmej bazie siódemki. Jak dziwnie to nie brzmi. Schodzimy sobie na sam dół. I tutaj witam z klejnocik. Także co, podnosimy go, lecimy do dwóch pozostałych lokacji. No i piąty fragment znajduje się oto w tym miejscu na mapie. Proszę bardzo. Także wbijamy tutaj na sam dół. I mamy ten fragmencik razem ze skarbcem, którego niestety sobie nie otworzymy. No i ostatni już fragment klejnotu znajduje się w tym miejscu na mapie. Proszę sobie zobaczyć teraz, żeście wiedzieli, gdzie lecieć. Także wbijamy się na hama. Tutaj na dół można sobie zlecenie przy okazji wziąć. Zbieramy klejnot. Ja już wam dziękuję za oglądanie. My widzimy się w kolejnym odcinku i do zobaczenia.